No, dzień dobry w nowym roku. Witam Was w 2024. Nie zaczynajmy może film od tłumaczeń. Najpierw ja się ogarnę, czyli idę się umyć. Jak reset? W ogóle włosy miałam wstawione na wszystkie strony, ale nieważne. Myję jutro rano, jakby taki jest schedule mycia włosów. Nie możemy go zepsuć, prawda? Mimo, że reset, to powinnam też się całkowicie umyć, no ale trudno, trudno. Włosów nie umyłam, no i przy tym pozostaniemy. Ale wiecie. Klinger Aesthetic, no to mogę mieć ulizanego kitka po prostu. Skoro nowy rok, skoro reset, no to czy jest lepszy sposób na reset niż sprzątanie? No raczej nie. Więc muszę ogarnąć. W sensie, mam trzy rzeczy do umycia, ale je trzeba namoczyć. Muszę też przemyśleć, w ogóle te kieliszki genialne. Dostałam je na święta, bo sobie w sumie zażyczyłam, bo one są takie, wiecie, takie bardziej kwadratowe. Boże, już mam zacieki. Takie kwadratowe są prześwietne, mieszczą w sobie pół litra. No ale są genialne, tylko muszę pomyśleć, gdzie ja chcę je postawić, bo po prostu one będą stać u mnie w pokoju i tyle. No ale tak, nie ma lepszego sposobu na reset niż posprzątanie najpierw w przestrzeni, więc wezmę, ogarnę tutaj w kuchni to, co muszę ogarnąć i następnie ogarnę w swoim pokoju. Wychodząc, zabiorę śmieci i pojedziemy po zakupy. Ponieważ moja lodówka... No jest... Jest biednie. Uwzględnia między innymi po prostu śniadania, kolacje i jedzenie na najbliższe dni. O, muszę kupić buraczki. Buraczki trzeba dopisać do listy. Chodźmy posprzątać teraz mój pokój. Oczywiście muzyka. Pokój posprzątany, kuchnia też, jest pięknie, czysto, no świetnie. A jak wiemy, 1 stycznia sprzątać nie można, bo nie można, więc dopiero dzisiaj mogę posprzątać. Tak, to jest moje wytłumaczenie. Czas resetu na nowy rok to też czas podsumowań. Trzeba sobie zrobić recap zeszłego roku i recap tego, co się udało, co nie, co można poprawić, co można zmienić, co można usprawnić. Powinnam wam to robić w bardziej wyjściowej wersji, ale tak wyglądam, tak? Naturalność, prawda, szczerość. Tak wyglądam. I właśnie będę jeść testy. Powiedziałabym, że poprzedni rok był bardzo dobrym rokiem dla mnie. I naprawdę jestem z niego zadowolona. Zdałam drugi rok studiów bez poprawek, więc w ogóle super. I jestem na wielu polach z siebie dumna. Moim założeniem było, żeby przebiec 10 km, w tym roku przebiegłam 21. Więc to jest dla mnie w ogóle niesamowite. Nie wszystkie cele udało się osiągnąć, ale też były cele, które nie były na mojej możliwości. Na pewno przesadziłam troszeczkę z ilością rzeczy, jaką ja chciałam zrobić na nowy rok. W sensie, wiecie, tu sobie, tu tabelki, tu coś tam, tu w Notion, w ogóle wielkie Notion. Nie, ja jednak lubię prostotę, ja lubię prosto, mało minimalistycznie. Dużo w tym roku do tego doszłam, że właśnie bardzo dużo rzeczy, których używałam do czegoś, ja bardzo je uprościłam po prostu do niezbędnego minimum. Ja w tym roku również cały taki plan na najbliższy rok rozbiłam sobie. Zrobiłyśmy takie sobie karteczki właśnie 1 stycznia, jakie nasze vision boards. Ja jeszcze mam vision board oczywiście na Pinterestie i pewnie to skleję, ustawię sobie na tapetę. Ale tak chciałam sobie to rozpisać i rozbijam sobie swoje życie na 6 kategorii, a mianowicie sport, a zdrowie, rodzina i bliscy, praca, social media, samorozwój, ja, takie mentalne ja powiedzmy, dbanie po prostu o mnie samą, bo samorozwój to jest, wiecie, też rozwój swoich umiejętności i tak dalej, a ja to jest po prostu coś, co będzie dbać o mnie, o moją głowę i niekoniecznie musi to być, wiecie, jakieś rozwojowe i podróże. Na tych polach też miałam to rozbite w zeszłym roku i mogę podsumować to tak, że właśnie ze sportu super, bo ja dalej biegałam regularnie
i bardzo się w tym rozwinęłam i zrobiłam duży progres, więc super. Wystartowałam na ampach przełajowych. Miałam swoją kontuzję, która wykluczała mnie z amp tych takich na stadionie, no ale wyciągnęłam z tego swoje wnioski. Wystartowałam w triatlonie. W zdrowiu, no to dalej pozostałam przy regularnym badaniu się. Na koniec troszkę popsułam swój sleep schedule, no ale generalnie dbałam o to zdrowie. Co prawda rzeczywiście troszeczkę, mimo że o nie dbałam, to troszkę przejść takich zdrowotnych miałam w tym roku, więc może to jest coś, na czym powinnam się skupić w tym, żeby zadbać o prewencję. Pracy było więcej. Pierwszy raz chyba w miesiąc, w ogóle tutaj na YouTubie, w miesiąc zbierałam tak dużą kwotę, która mi wpłynęła na konto, więc jestem też z siebie dumna i też jakieś poczyniłam w tym kroki. Myślę, że ten rok będzie w ogóle bardziej owocny, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o podróże, to udało mi się być za granicą i byłam też, w końcu odwiedziłam Poznań, w końcu. O mnie, miałam założenie czytać jedną książkę miesięcznie, czyli po prostu, żeby przeczytać 12 książek w ciągu roku. Przeczytałam ich 21, z czego jestem niesamowicie dumna i jest to dla mnie w ogóle takie wow, że mi się udało. To książki same wpadały i prawie zwiększyłam jakby swój cel dwukrotnie. Bardzo dużo też pracowałam nad swoją jakby pewnością siebie, samooceną, dostrzeganiem własnej wartości i bardzo zrozumiałam, że mam coś więcej do zaoferowania niż wygląd, co jest też dla mnie osiągnięciem, bo to w ogóle przestawiało mi w głowie i czuję się ze sobą lepiej w tym roku. Jeśli chodzi o rodzinę i bliskich, to dla mnie bardzo dużym wyzwaniem jest nauczenie się doceniania, w sensie takim, żeby pokazywać to, że ja tych bliskich doceniam i starałam się o tym pamiętać i być też bardziej wyrozumiała i słuchać innych, bo ja chcę być słuchana, więc chciałabym to też oferować innym. No i jeśli chodzi o social media, to gdzieś tam trzymałam się w większości tego, żeby często te filmy publikować. Zaczęłam publikować trochę częściej na Instagramie i trochę udzielać się na TikToku, więc z tego też jestem zadowolona. Chciałabym, żeby to było bardziej regularne w tym roku na pewno. Więc na te aspekty rozdzieliłam sobie to też w tym roku, podsumowałam, co poszło mi nie tak, co powinnam zmienić. Chciałabym bardzo skupić się na tym, żeby szukać takich opcji rozwojowych, żeby robić przyjemne z pożytecznym. Czyli na przykład jak siedzę już i oglądam coś do jedzenia, to na przykład oglądać, nie wiem, TikToki albo oglądać coś w innym języku, bo bardzo chciałabym podciągnąć niemiecki w tym roku. Tak to wygląda. Na pewno będę ciągnąć za sobą jeszcze bieganie, bo jestem mega wkręcona, mam jakieś cele, mam jakieś wydarzenia, które chciałabym pobiec w tym roku, więc to się będzie za mną ciągnęło i to się też będzie tutaj przewijało. Ale o swojej całej liście nie chcę mówić, bo lubię, jak to pozostaje taką moją tajemnicą i później mogę się ewentualnie pochwalić efektem. Chciałabym też podróżować, więc jeśli jesteście osobą, która jest chętna na kupienie tanich biletów za granicę, hit me up, dogadamy się. Ale zdecydowanie ten rok będzie dosyć dla mnie przełomowy, ponieważ kończę studia licencjackie i będę musiała gdzieś iść w jakimś kierunku dalej, więc myślę, że to będzie całkiem przełomowe i bardzo dużo pozmienia. Także to też uwzględniam w swoich planach, bo po prostu co najmniej pół roku jest w tym momencie dla mnie totalną nie wiadomo. Jest to z jednej strony ekscytujące, a z drugiej strony totalnie przerażające. Jest inny dzień, ale siadamy do komputera, no bo jak to tak reset na nowy rok bez komputera? No, nie. A więc, szybko, bo tu nie ma co. Z Notion korzystam. Widzicie, to wszystko tutaj jakby fajnie jest i ja korzystam z Notion. Nie korzystam już tak typowo na co dzień. Mam to. Mam tutaj miejsce na gole swoje, które pewnie zapiszę, tak żeby mieć to w głowie. Z boku mam College Planner, z którego rzeczywiście korzystam, dalej będę korzystać. Postaram Wam się podlinkować w opisie szablony. Nie obiecuję, że znajdę, ale jeśli znajdę, to Wam podlinkuję, bo to są użyte szablony. Tu mam spisane swoje wszystkie zajęcia. Mam gole nawet na semestr. Ale najczęściej korzystam po prostu na koniec semestru z tego Master Schedule, w którym mam zapisane po prostu wszystkie moje egzaminy, zaliczenia, co, jak, gdzie i kiedy. I to wtedy mi się najbardziej przydaje. Z takich rzeczy, jeśli właśnie chodzi o planowanie czy osiąganie celi. Mam też swoje collections, gdzie mam zapisane różne rzeczy. I tam są i przepisy i takie, ale to jest totalnie niezwiązane. Tu ważne jest to, mam te habits, ale wolę troszkę w inny sposób kontrolować swoje nawyki. Tu ważną zakładką jest zakładka 2024 Vision, która jest tu. Mam tutaj dwa cytaty, które po prostu zostaną, bo to są jeszcze z zeszłego roku. No i mam tutaj swoje resolutions, gdzie ja po prostu zapiszę swoje resolutions, które zapisałam już sobie na kartce i one czekają. No i właśnie rozpiszę też sobie tutaj tak pogrupowane. Sport połączymy ze zdrowiem, a pracę połączymy też z social. I tak to zrobimy. I tutaj sobie również tak, wiecie,
rozpiszę to w taki sposób na podpunkciki, co muszę teraz kupić, żeby to rozbić i ewentualnie dodam sobie po prostu jakby też taki, wiecie, mam jakieś main goal i mogę sobie zapisać, co mogę zrobić, aby to osiągnąć. Zrobiłam też swój vision board w Canwie, po prostu na Pinterestie pododawałam sobie obrazki i na tej podstawie sklejam sobie wszystko w taki ładny vision board z jakimiś moimi celami, co bym chciała tam w tym roku zrobić, żeby mieć do czego dążyć. Ja generalnie na Pinterestie mam większy taki, mam całą, wiecie, tablicę i tam sobie wrzucam rzeczy jakieś takie, żeby mieć na ten rok właśnie sobie ukształtować. Więc tam tego pewnie będzie więcej. Tutaj jest taka sklejka, którą też mogę sobie użyć na przykład jako tapetę. So, to jest kwestia komputerowa. W dalszym ciągu używam w arkuszach, jakby w Excelu, w Google'u budżetu, którego dalej będę używać. Teraz nie mam przy sobie tabletu, ale na tablecie mam właśnie planer, który zrobiłam sobie sama. Więc jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, to może się do mnie odezwać i ja po prostu podeślę Wam PDF-a, bo ja to mam w PDF-ie, wrzuciłam to w GoodNotes i tam z tego korzystam, więc mogę Wam podesłać PDF-a, w którym będziecie mogli sobie też jakby skorzystać z tego planera, który właśnie ja używam, bo ja już przestałam używać w sumie teraz planera takiego papierowego, tylko używam tego na tablecie. Bardzo duża moja część, jeśli chodzi też o taką organizację na nowy rok, u mnie totalną podstawą podstaw jest kalendarz Google, w którym tak naprawdę dzięki temu większość rzeczy pilnuję i udaje mi się zrobić, bo wpisuję tam wszystko, wpisuję tam i rzeczy na uczelnię, i pracę, i jakieś rzeczy do zrobienia, i planuję sobie, wiecie, bukuję sobie jakiś blok na zrobienie tego i tego, i po prostu tam mam rękę na pulsie. Jeśli chodzi o takie daily rzeczy, żeby zrobić, to zapisuję to w planerze i później na przykład jak mam na dzień rozbite na takich więcej małych zadań, to zapisuję sobie to po prostu w notatkach na telefonie i mam kontrolę nad tym, co muszę zrobić. Jeśli chodzi o budowanie nawyków, bardzo fajnym sposobem była dla mnie aplikacja, którą Wam też napiszę w opisie. To jest aplikacja, która właśnie służy do tego, że zapisujemy sobie nawyki i możemy codziennie sobie odznaczać i widzimy na przykład, że mam jakiś taki streak, ale aktualnie po prostu staram się wprowadzić jakąś zmianę i utrzymuję w jakiś sposób dyscyplinę, aby to robić. I tak samo książki na przykład, jeśli czytam, to zapisuję, mam notatkę w telefonie z wszystkimi książkami z 2023, gdzie mam po prostu rozpisane to na miesiące i też sobie tam oceniam te książki gwiazdkami, więc podejrzewam, że w tym roku zrobię to samo. Przez jakiś czas używałam Goodreads, ale po prostu zawsze zapominałam, że tam wstawić. I tak naprawdę to tyle. Bardzo bym chciała w tym roku dalej pracować też nad swoją głową, nad swoim środkiem, na uspokojeniem trochę siebie, bo ja bardzo dużo myślę i chciałabym to uspokoić. I może rzeczywiście trochę regularniejszą medytację wprowadzić. Dalej chcę dbać właśnie o to bieganie, rozwijać relacje i troszkę skupić się na pracy. Więc myślę, że we wszystkim tym ważny jest balans i też pamiętać o tym, że jakby każdej osoby cele będą inne i to, że nie wiem, dla jednej osoby celem będzie zwiedzić wszystkie kontynenty, to nie znaczy, że to musi być Wasz cel. Możecie zacząć sobie od czegoś, co będzie dla Was osiągalne, bo wiecie, łatwo jest sobie napisać, nie wiem, zacznę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, gdzie dopiero co zaczyna się studia. Chodzi o to, żeby to też było coś, co możecie osiągnąć, co jesteście w stanie osiągnąć, co wiecie poniekąd, jak osiągnąć, żeby po prostu móc do tego małymi kroczkami dochodzić. I więc nie warto porównywać się do tego, kto jakie sobie wyznaczył cele, bo każdego cele będą inne i też w zależności w ogóle od momentu życia, w jakim jesteśmy, trzeba do tego podejść z dystansem i po prostu pomyśleć o sobie, jeśli chcemy się tak resetować na nowy rok. Myślę, że w tym wszystkim jest to istotne, bo bardzo łatwo jest dać się, tak wiecie, przygnębić przez to wszystko, że wszyscy mają takie niesamowite cele i są tacy zorganizowani. Nawet nie musicie sobie myśleć o jakichkolwiek postanowieniach na nowy rok. Ja bardzo lubię, bo dla mnie to jest takie... Lubię organizację i dla mnie to jest taki fajny rytuał po prostu. Taki moment na refleksję dobry nad tym, co się podziało przez ostatni rok i co można zrobić lepiej. Tak. Także to jest na tyle ode mnie. Dajcie mi znać, proszę, jak Wasza reset na nowy rok, czy Wy też robicie postanowienia, czy nie. Może chcecie się podzielić swoimi postanowieniami, albo co chcecie zmienić w tym roku, możecie dać znać w komentarzach, ja z chęcią z Wami porozmawiam. Jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie też łapkę w górę, to mi bardzo pomoże. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a w tym filmie ode mnie to już jest na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, pa, pa.